Witam Was ponownie w parku linowym Leśny Kot. Tym razem testujemy trasę średnią. No i zaczynamy od pala. Będziemy musieć troszkę wyżej wyjść, więc będzie zabawnie. A jesteśmy już 6 dzień wycieczki kamperowej. Pokazujemy Wam parki, jakie można tu napotkać na północy. Aktualnie jesteśmy w Słupsku i tutaj testujemy park, którego naprawdę chcieliście zobaczyć, bo miałem dużo komentarzy od Was, że chcecie odwiedzić, żebym odwiedził ten akurat park i przedstawił właśnie trasy, które tutaj są. Więc proszę bardzo, jestem i mamy, co mamy? Przeskoki, tak? Przejść nie możemy, po to mamy te liny, żeby przeskakiwać. Spoko, bardzo się buja, więc nie jest prosto. Fajnie do góry idzie. Jesteśmy. Pierwsza przeszkoda naprawdę mocna. No to lecimy dalej. Teraz falochrony. Dobra. No, całkiem sztywne nie są, więc musimy na nie uważać. Ale zaliczone. Teraz mostek sieci, tak? Dlatego mostek, że o, chwytamy sobie od góry, więc to już robi nam most. Nie jesteśmy w siatce pełnej. Ładna miejscówka. Fajne ognisko. Podoba mi się. Ładnie to wygląda. Piszcie, kto tu był, kto ile pokonał tras, jak to u Was jest. A teraz lecimy kładką typu W, tak? Trochę się buja. Jest! Troszkę rozbujana, ale daliśmy radę. Teraz bloczek. Ok. I naprzemiennie. Ba. Lecimy. Kładka typu H, więc nie będzie trudno do załatwienia. Jest. Teraz belki równoległe. No to startujemy. One są troszkę utrudnione. Lepiej trzymać je przy sobie, nie odginać się za daleko, bo wtedy jest dość utrudniona sprawa. A jeśli będziemy mieć proste nogi i przy sobie je trzymać, no to nie powinien być problem. No to mamy zwykłą kładkę. To jest sztywniejsza. Jesteśmy. Teraz skok indyjski. No ładnie, ładnie. Każdą trasę mamy skok, więc tutaj trzeba się przyzwyczaić do skakania. Nie ma tak łatwo. Okej. Piszcie, kto nie lubi skoków indiańskich, kto ma z nimi problemy. Czy to przez to, że wysokość jest taka, czy po prostu sam skok dla Was jest ciężki. Zapraszam, piszcie do komentarzach pod spodem. A teraz mamy trapezy, więc załatwione. Okej.
to teraz. Most zwodzony. Pyk, jesteśmy. Teraz będziemy mieć trzylinowy most. Okej, okay, czyli tu mamy utrudnienie. O, fajnie. Trzylinowy most jest skrótem, więc ja sobie odpuszczam skrót. A kto lubi troszkę mocniejsze wrażenia naprzemiennie, no to wybiera sobie pętelki i strzemiona. Zacznę od drugiej. Tutaj mogą być problemy, bo nogi mogę nie włożyć. Jest. Udało się. Takie dość utrudnienia. Nie widzę. Jest. Ok. No to fajnie. Zaczyna nam się. Mamy. Możemy sobie skracać, jeśli nie damy rady, lub wybierać troszkę trudniejsze. Ten teraz równoważnia. Na nią też trzeba uważać. Bo się. Chociaż o, ta jest lepsza. Tak mniej się przewina, więc nie ma takiego problemu. I teraz będziemy mieć trawersę. Trawersa po siatce. Oczywiście. Jak najwyżej ręce i do przodu. Ja. No, zwodzony most. Naciskamy więcej. Zwodzone mosty. Po prostu stajemy na nich. One się opuszczają. I możemy przechodzić, tak? Yeah. Teraz dwulinowy most. No to to już jest po prostu trzymając się, idziemy do przodu, do przodu. Sobie wejdę pod i jesteśmy. Tyrolka. Zaczynamy. Tyroleczkę. No to lecimy. Załatwione. Teraz co? Kłoda typu V. Tak jest. Albo ruchoma kłoda. Prędzej. Bardzo nam się boja. Więc załatwione. No i teraz makarony do pokonania. Nie powinno być problemu. Haha, już widzę waszą ulubioną przeszkodę na tym parku. Czyli znowu skakanie. Będziemy znowu skakać. Tylko teraz trochę dalej. To już mamy odsunięte dość sporo. Jesteśmy zabezpieczeni. Więc. Skok indyjski za nami. Teraz most birmański przed nami. Tak, więc lecimy. Po tej stronie sobie przejdę. I puszczając tamtą nogę, dajemy od razu do przodu. Pytając, pamiętacie jak się chodzi po moście? Czyli w pierwszej kolejności noga. Usztywniamy sobie tą linkę. I dopiero chwytamy rękami. W łatwy sposób możemy pokonywać tą przeszkodę. Teraz co? Belki typu V. No to lecimy. Sporo tych przeszkód. Naprawdę sporo. Nie liczyłem ich. Dopiero przy obróbce będę tam rozpisywał, jakie są przeszkody. Ale naprawdę dość sporo tego jest. Teraz tyrolka. No. Jak zwykle bloczek mi się zahaczył.
linki naprzemiennie. No jedziemy. Załatwione. No i niestety to już będzie koniec. Jeszcze mamy tylko jedną przeszkodę, czyli kłoda. No niestety kłoda w dół, tak? Kończymy zabawę na tej trasie. Tak jest. Tak, tak. I powoli w dół. Tak, tak. Pamiętajcie, żeby zawsze być do końca zabezpieczonym, tak? Stoimy, więc koniec trasy.